wniosku wyspecyfikowane pytania, którymi miałaby się zająć komisja rewizyjna. W związku z powyższym obiecałem, że ten wniosek będzie rozpatrzony na następnej sesji i jest to moment, kiedy poddam pod głosowanie ten wniosek złożony przez pana Piotra Karaska. Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Rady, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, szczerze powiedziałem, never is history. Ta niekończąca się historia trwa, trwa i trwa. Drodzy radni, koleżanki, radni, koledzy radni, jeśli ktokolwiek z nas ma jakieś podejrzenie popełnienia nicnego czynu, podejrzenie popełnienia przestępstwa, to niezwłocznie powinien udać się do organów powołanych przez Państwo do tego, do rozwiązywania tych problemów. Mianowicie wiecie Państwo, że takimi sprawami zajmuje się na przykład prokuratura. A co ma pierdolić, taka, taka komisja rewizyjna takimi rzeczami nie powinna się zajmować. Jedynie właśnie organa państwa do tego przewidziała. Proponuję Państwu, czy panu Karaskowi, radnemu Karaskowi, aby udał się, jeżeli ma takie dowody i takie podejrzenia, to właśnie organu do tego prokuratora. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie pan radny Piotr Karasek. Wypada w tym momencie odpowiedzieć panu radnemu, a przynajmniej stosunkować się do uwagi. Gdybym miał pewność, że popełniono przestępstwo, w tym momencie na pewno udałbym się do prokuratury. Podejrzenie powinno wystarczyć. Ja uważam, że za dużo się szafuje w naszym kraju podejrzeniem. No CBA to, no to właśnie. Bardzo proszę, nie przeszkadzajmy sobie, proszę uprzejmie. Czy pan już skończył mówić? To ja bardzo proszę, panie radny, kontynuować spokojnie wypowiedź. No, trudno o spokojną wypowiedź, kiedy pan wiceburmistrz ciągle wtrąca swoje uwagi. Po prostu podzieliłem się z państwem wątpliwościami, które przedstawiła pani rzecznik. Jeżeli w wypowiedzi pani rzecznik pojawiają się wątpliwości, nieścisłości, uważam dlatego, że do tego jest komisja rewizyjna, żeby po prostu to sprawdziła. Jeżeli komisja rewizyjna uzna, że było wszystko w porządku, że podano... Może inaczej, to pytanie w takim wypadku, to co jest prawdą, zadałem pytanie. Po prostu były podane dwie różne wersje, dwie różne daty, wątpliwości były co do przebiegu kilometrów, co do położenia, w takim wypadku, gdzie miało to miejsce ten wypadek. Czy ktoś mi może powiedzieć, czy 50 kilometrów od Oleśnicy najbliżej, to jest koło Oleśnicy? No, przepraszam, są to, moim zdaniem są to słuszne wątpliwości. Mi chodziło tylko o to, żeby wyjaśnić po prostu wszystkie wątpliwości i w tym momencie myślę, że nie byłoby sprawy. Swój wniosek oczywiście podtrzymuję. Z racji tej, że wszystko zostało dochowane, wszelkie dokumenty, które zostały przedstawione, zostały uznane, nie wiem o co chodzi. Proponowałbym to poddać pod głosowanie i zakończyć to. Tak właśnie zamierzam zrobić. Sprawa jest dawno zamknięta, odszkodowanie zostało wypłacone, więc czemu miałoby służyć to całe badanie? Bo rozumiem, że komisja rewizyjna musiała się zamienić w jakąś grupę śledczą, zrobić przesłuchania, być może na urządzeniu, który potwierdzi prawdomówność tych, którzy składają zeznania. Czemu to wszystko ma służyć? Podgrzewaniu. Bo ja rozumiem, gdyby na przykład, nie wiem, firma ubezpieczeniowa nie uznała roszczeń, tak, w wyniku wypadku, jakieś, nie rozumiem po prostu, czemu to ma służyć. I to jest pytanie do wnioskodawcy. Proszę Państwa, widzę, że w dalszym ciągu Państwo, panowie, panie i panowie radni, przepraszam panie, bo panie nie zabierały głosu, i myślę, że wszystko jest jasne i panowie też wystąpią. Nie będziemy dyskutowali nad wieloma tutaj pytaniami, bo w tej chwili Rada nie prowadzi postępowania wyjaśniającego żadnego. Nie przypominam sobie. Ja Państwu w punkcie 9 sprawy bieżącej wolnego przypomniałem, że pan radny Piotr Karaski złożył wniosek
i ten wniosek przegłosujemy. Tak lub nie. I tyle. Panie radny, ja w dalszym ciągu apeluję. Proszę bardzo, pan Piotr Karasek. Nie będę przedłużał. Postawiono pytanie, wobec tego odpowiem. Oczekuję wyjaśnienia prawdy. Tylko tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czego? Zwiększeniu zaufania do pana burmistrza. Pan burmistrz wypowiada się w wielu faktach. Chciałbym oczekiwać, że za każdym razem mówi prawdę. Tak do mnie bywa. Dziękuję. Czyli sugeruje pan w dalszym ciągu, że dokumenty umieszczone na stronie BIP-u zawierają nieprawdę, a więc tu by można było wrócić do pierwszego sformułowania, ale myślę, że tu nie dyskutujemy. Padł wniosek o poddanie pod głosowanie. Czy jest inny, przeciwny wniosek? Nie widzę. Poddaję zatem pod głosowanie wszystkim członkom Rady wniosku pana Karaska, który odczytałem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku i zobowiązaniem komisji rewizyjnej do jego zbadania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest radny? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek nie uzyskał poparcia.